Witam ponownie w kolejnym nowym odcinku z takich różnych moich prac. Dzisiaj bardzo ciekawa nowa rzecz. Pokażę przykład, tak jak już wcześniej mówiłem, o pliku IFC. Otrzymałem taki plik IFC z takiej planowanej budowy obiektów takich turystycznych. Umieszczając go w Revicie, nadałem mu współrzędne na podstawie chmury punktów, którą wykonałem za pomocą drona. Tu widzimy w pliku Revitowym pobrałem współrzędne, tak zwane współdzielone, osadziłem ten projekt w rzeczywistości, w realiach. I chciałem go pokazać dzisiaj na takim innym, na przykładzie już strony internetowej, gdzie widzimy. To jest właśnie ten teren z nalotu. I teraz chciałem wam pokazać efekt końcowy. Zobaczcie sobie. To jest efekt. Może wyjdę z funkcji panoramy. Chciałem wam pokazać, w jaki sposób wygląda teraz w rzeczywistości na chmurze punktów umiejscowionej na naszym serwerze. Jest pokazana wizualizacja istniejącego obiektu. Jest on, widzicie, posadowiony zgodnie ze współrzędnymi i to, ten obiekt, ten pierwszy, on jest wykonany. Widzimy, jak pokrywa się chmura punktów z modelem IFC. Tu widzimy te słupy, czyli już na dzień dobry możemy widzieć, czy jest coś właściwie wykonane, czy nie. I zobaczcie sobie Państwo, jak to fajnie wygląda. Ale nowością też jest teraz coś takiego, że tu na mapce wykonujemy tak samo zdjęcia z drona panoramiczne. Przechodzimy teraz w widok panoramy. Obracam się w kierunku budowy. I zobaczcie. Tak samo widzimy zaprezentowany obiekt IFC na panoramie. Możemy powiedzieć w takim rzeczywistym wyglądzie, tak jak to wygląda. Nie wiem, przejdę tu na inną panoramę, tu na mapce. Przechodzimy, znowu piękne krajobrazy. Obracamy się w stronę działki, na której jest posadowiony ten budynek. Odzoomowuję trochę tak do jakby najdalszej pozycji i widzimy, jak się obiekt prezentuje na działce. Także dzisiaj chciałem wam pokazać znowu kolejny krok do tego, co robimy tu na naszej platformie. W przyszłości, wiadomo, będzie możliwe pomiary, jakieś robienie różnic pomiędzy modelem a wykonaną pracą, no ale to jest znowu jakiś czas musi upłynąć. W każdym razie cały czas pracujemy na tym. I dzisiaj chciałem wam pokazać, jak pięknie wygląda właśnie model IFC załadowany na współrzędnych, współdzielonych do nalotu wykonanego tam tydzień temu i już możemy to prezentować. Tyle. Dziękuję bardzo.